Witajcie, drodzy kochani. Jako, że jesteśmy już w takim okresie jesienno-zimowym, ja bym proponował Wam odpowiednie odżywianie się właśnie w takim okresie, gdzie jest chłodno, zimno, jest bardzo nieprzyjemna pogoda. Otóż polecam Wam, drodzy kochani, robienie bardzo smacznych, pożywnych zup z buraków, z ziemniaków, z kapusty, z marchwi. Po prostu polecam Wam, drodzy kochani, zupy warzywne, ponieważ aż przede wszystkim, żeby był dodatek buraka, ponieważ wpływa bardzo dodatnio na nasz organizm, na nasze jelita. Chciałbym powiedzieć Wam, drodzy kochani, że stan naszych jelit będzie odzwierciedlał nasz stan mentalny. Jeżeli jakaś osoba ma depresję, jakaś osoba ma takie niskie stany, jest to prawdopodobnie związane z jego funkcją jelit. Nie ma wystarczającą ilość bakterii jelitowych. Możliwe, że te jelita są w niezbyt ciekawym stanie, że są zapchane pewnymi substancjami, które nie są dobre dla nas. Dlatego, drodzy kochani, ja polecam Wam błonnik, babka płaśnik, również jest bardzo dobra. Spożywanie babki, można ją kupić w aptece czy w jakimś ekologicznym sklepie. Błonnik również oczyszcza nasze jelita, oczyszcza nasz organizm wszelkiego rodzaju toksyn, jak również odpowiednie odżywianie się, robić sobie po prostu zupki z warzyw, robić sobie soki owocowe z rana, jeżeli to są owoce jak papaja, jak pomarańcze, jak na przykład ananas, który powoduje również polepszenie się funkcji naszych jelit. To bardzo polecam soki z ananasa, są bardzo zdrowe, ekologiczne, naturalne. Bo nigdy nie wiadomo, czy w kartonie kupimy rzeczywiście coś, co można nazwać sokiem, czy to jest jakaś mieszanka wody z cukrem i z jakimś koncentratem z ananasa. Także, drodzy kochani, polecam Wam zupy ciepłe. Może być dodatek ryżu, może być dodatek makaronów, to już według Waszego upodobania, żeby była zawartość kurkumy, żeby była zawartość kurry, żeby była zawartość czarnego pieprzu w tej zupie. Żeby te zupy były odpowiednio również przyprawione gałką muszkietową również, która jest bardzo dobra na trawienie. Może być czarnuszka, mogą być inne przyprawy. Spożywanie takiej ciepłej zupy spowoduje rozgrzanie się naszego organizmu. Te przyprawy, właśnie jak kurkuma, kury, one spowodują odpowiednią cyrkulację naszej krwi, odpowiednie funkcjonowanie naszego systemu trawiennego. Dlatego właśnie polecam Wam spożywanie tych ciepłych zup, ciepłych dań, które są odpowiednio przyprawione. Niekoniecznie muszą być to zupy, mogą być również na przykład kalafior z piekarnika z serem, odpowiednio przyprawiony odpowiednim sosem, który jest olej, w tym sosie są przyprawy, jak również olej, polać po prostu ten kalafior przed wsadzeniem do piekarnika tym sosem, a potem położyć płatki sera na tym kalafiorze, wrzucić go na jakieś 30 minut do piekarnika i już mamy gotową potrawę, która jest, po spożyciu nas rozgrzeje, spowoduje lepszą cyrkulację naszej krwi. Odżywianie się, które jest naturalne i ciepłe, powoduje lepsze funkcjonowanie naszego umysłu, lepsze funkcjonowanie naszego mózgu. Ja chciałbym powiedzieć, że jeśli jelita nie są w odpowiednim stanie, powodują depresję u pewnych ludzi. Dlatego właśnie jelita, jak to ktoś powiedział, pewien naukowiec, to jest nasz drugi mózg. Ponieważ zaburzona praca jelit wpływa na nasz mózg. I jeżeli jelita są zaburzone, to również będą zaburzenia w naszym umyśle, w naszym mózgu. Wiele chorób, depresji i różnych stanów, które posiadamy, właśnie wychodzi z tego, że nasze ciało nie jest w odpowiednim stanie, nieodpowiednio się odżywiamy, nieodpowiednio spożywamy produkty, mieszamy owoce z warzywami, zjadając wszystko razem. Oczywiście nie można mieszać warzyw i potraw z owocami, czy ewentualnie z jakimś kompotem. Zawsze owoce trzeba jeść przynajmniej godzinę po posiłku. Wówczas nie będzie zaburzeń jelitowych, nie będą wynikać jakieś zaburzenia jelitowe. Spożywanie wszystkiego razem nie jest to dobre dla naszego organizmu. Może powodować pewne zaburzenia.
Tak dla, chciałbym Wam po prostu na to zwrócić uwagę, żebyście kontrolowali godziny, w którym się odżywiacie, nic nie jeść przed spaniem. Ostatni posiłek możecie zjeść o 6 godzinie po południu, żeby nic przed spaniem ciężkiego nie najadać się przed snem, ponieważ to spowoduje, że sen będzie niespokojny, odpoczynek ciała nie będzie taki, jaki byście chcieli, po prostu będziecie po prostu mieli problem ze snem. Przed spaniem jedyne, co bym polecał, wypicie kubka mleka i to wszystko, i koniec. I dzięki temu organizm odpowiednio po prostu wypocznie. Czas na jedzenie to jest ranek, jeżeli wstajemy do naszego żołądka, musimy wrzucić jakiś materiał, żeby odpowiednio funkcjonować. I to by mniej więcej było na tyle, drodzy kochani. Jeszcze raz Was zapraszam do linku pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronik mineralny bardzo zdrowy. O Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.